Patrzcie. To od dawna myślałem, żeby nagrać takiego gniota. Płynie. Policja, tak. Ale zawsze dostał na dwa wina. Branie? Ryśtyś jesteś. Ryktych. Siemanko wszystkich, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jestem na rybach, na rędzinie, na treningu, bo za tydzień jest tu spotkanie, wspólny trening parami i przyjechaliśmy zobaczyć, co w trawie piszczy. Na razie bez brań, tutaj koledzy obok są z Sobótki i mają jakieś ryby w łowisku. Ogólnie Kuba, jak jesteś nastawiony na to dzisiejsze łowienie? No, pozytywnie, chociaż pogoda jest niesprzyjająca, arktyczne warunki. Ale widać było ogólnie spławy, czyli nie jest martwa woda i mam nadzieję, że wejdą jakieś duże lepsze. No to czekamy. Ale pada. Nie no, muszę rozwinąć parasol, bo mi kamerka zamoknie. Branie? No. Jest? Jest, ty. Jest ryba. Patrz, kurde. Jest pierwsza ryba. Gratuluję. Będą ciężkie hole za tych krzaków. Jest. Dobra. I ryba jest tak naprawdę na 20 któryś metr. Patrz. Pod gir. Taki leszczyk. Okej. Okay. A pierwsza ryba na tą wędkę wreszcie. Po trzech połamanych szczytówkach. Tak, 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 tak. Chodźcie do mnie rybki. Ue, ue, ue. Wiesz. U, ale ryba. Co jest? Kurde. Wystawy. Ale nie o to chodzi. Zaczep. Zaczep. Jest, udało się. Przynajmniej zestawy nie zerwał. Ale branie mega, co? No zajebiste właśnie. Łapczywe. Łapczywe, no. Ryśtyś jesteś. Ryśtyś jesteś. Ryktych. No ty, tak? Udany. Udany? No. Tyś jest ryktych. Ty, aż pętelkę przegryzłem. Kurde, świeci uszek. Jest? Ty no. Co? Nie ma. Ty, no nie mogę ryb stamtąd wyciągnąć, no. Brania były. No. Sama skóra. No. To czemu nie widziałeś? Bo ryłem w telefonie. Boże, niech przyjdzie ta wiosna. Rzygam tym śniegiem, uwierz mi. A i chapnął następną. Tak? Mhm. Jak oni łapią, ty?
Nie wiem. Na 40 metrze. Ale widzę, że też latają po liniach. Raz krótsza, raz długa. Tak? Mhm. Bartek Branie. No nie gadaj. Prawa wędka. Co ty gadasz? No, ale jest takie... O, zobacz. Albo mi się wydaje, bo zaczęły chimeryczne brać. No wiesz, łapiemy i do wody. Tak. I co? Wydłużyć czy skrócić? Co? Wydłużyć czy skrócić? Ale co, metraż? Tak. No ja już chyba nie powiem szczerze. Ja wiesz co ci powiem, że zaraz dopiero zdecyduję o metrażu, jak zerknę na koszyki. Policja czy płynie? Policja, tak. Policja. Ahoj, panie kapitanie. Ahoj, panie kapitanie. Ahoj, panie kapitanie. Może przepłynęli, ruszyli wodę? Co się zacznie? Może. Na główkach tak często było. Barka przepłynęła, ruszyła dnem i się brania zaczynały. Kurwa, znowu sypie? Dawno nie padało. Kurwa, jakie branie. Jest ryba. No, ten już jest większy. Jest. Zacny. Jest. Na co, na hakówę? Co? Na hakówkę? Tak. Wypiął się w podbieraku w ogóle. Patrzcie. Jest. Drugi dzisiaj wreszcie. Dobra. Płyń do domku. Płyń, poszedł. Spadł mi kamień z serca trochę, powiem ci. Taki już miałem niedosyt. Teraz będę palił sługa jak kiedyś w szkole na przerwie. Tak. O ja, tak się paliło, masz rację. Bo. A był woźnego w kanciapie, ale zawsze dostał na dwa wina albo na ten, jak to, na ramkę szlugów. Był zadowolony, nie? Ła jak. Ja tego kiedyś nie zapomnę, jak taka stara nauczycielka od historii zadzwoniła po straż pożarną, nie? Aha. Że się na boisku wierzba pali. A debile na przerwie poszli, wiesz, na wierzbę. I jarali szlugi na gałęziach, wiesz? Aha. No. Ty, ale zrobimy jeszcze numer jeden. Jak już tak dzisiaj gramy, wabank, zrobimy taki numer, mordo, że dam inną glinę teraz, z tamtego tygodnia, ciężką. Takiego jeszcze. Teraz trafiłem, poszedłem do auta się nagrzać, tu nagle patrzę, kijem buja. Ojejku. Doleciałem do wędki, no już nie miałem jak włączyć kamerki. Jejk. Jest trzeci dzisiaj. Kuba pojechał z Mars. Ja też chciałem, kurde, ogrzać i... O, taki. Shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me. It's so evident. 2 million fucking views and growing. Follow my accomplishments. I mean, 'cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so to the dark I'll cast art. Yeah.
Oj. Coś czuję, że to będzie ostatni rzut. Poczekam na branie. Wyciągnę rybę i jadę i wychodzę z samochodu i jadę do domu. Ten deszcz nie ustaje. A ja już trochę przemoczoną mam. Jednak tą kapotę moją. Patrzę na baterię i widzę, że mam jeszcze godzinę możliwości do nagrywania na karcie, więc mówię, a nie zwijam się, poświęcę się jeszcze tą godzinę, zwłaszcza, że mam powerbank od Kuby, więc energii mi nie braknie i spróbuję coś jeszcze złowić. Już miałem się zwijać, tak naprawdę. Na tym metrze tutaj, na którym mam tego kija, jest to bliższy metr, nie ma na nim zaczepów, ale też nie ma za bardzo ryb, słuchajcie. Większość ryb miałem na tamtego... O, ranie. Nie mam nic. Nie mam nic. Ale już pada mocno. Z tego już dzisiaj nic nie będzie. Trzeba się zwijać chyba. I sytuacja jest następująca. Wpadło parę ryb, może nie były to jakieś gigantyczne leszcze, ale wreszcie mój jakby głód trochę zaspokoiły. Łowiłem po prostu na samą surową mieszankę z pod dodatkiem Jokersa i grubo białe robaki, czasem hakowa. I to jest takie właśnie łowienie. Pogoda, widzicie, jaka się zrobiła. Na początku był śnieg, potem zaczął padać ten deszcz i tak pada do tej pory, już nie mogę, już po prostu jestem przemoczony, zrobi mi się zimno i się po prostu zawijam. Wytrzymałem ile wytrzymałem, a was zachęcam do wspólnego tutaj wędkowania nad Odrą, które będzie w niedzielę parami. No i co tu dużo więcej mówić, wpisowe 150 zł, do zobaczenia, tylko czyste wędkarstwo. Where is yours? I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor. Y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what opened doors. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is. And it's not easy, but still I'm right. Najgorsze to jest to zwijanie, nie? Masakra. Czy jest równo wypoziomowane i czy wszystko super wygląda tak jak to zazwyczaj powinno być, jak jednak wiecie, w moich filmach takich w życiu wszystko jest na luzie, na realu i powiem wam tak szczerze wam powiem dzisiaj, jak jechałem tu na łowisko, to stwierdziłem, że jak pogorszy się pogoda, nie będę latał, nie będę cudował, robił jakiś slow motion czy jakichś innych timelapsów. Po prostu ustawię kamerkę w jednym miejscu i nagram materiał. Dlatego przepraszam, że dzisiaj nie było tych wszystkich fajerwerków i innych przerywników. Ale myślę, że mimo wszystko się podobało. Wreszcie były ryby. Był też znowu hardkorowy warun, ale jakoś gdzieś tam ogrzałem się trochę w samochodzie i też na końcu zacisnąłem zęby, co dało dwa brania, jedno pudło, jedno złowione. I jeśli mam być szczery, to od dawna myślałem, żeby nagrać takiego gniota. Tylko czyste wędkarstwo, trzymajcie się.